chciałbym, żebyśmy za 10 lat dawali ludziom nadzieję, tak jak wydaje mi się, dzieje się to dzisiaj. W dodatku chciałbym żyć w pięknej, zgodnej wspólnocie i jeszcze może chciałbym, żebyśmy mieli klasztor na Marsie. Chciałbym, żebyśmy szukali ciągle nowych sposobów głoszenia Ewangelii. Żebyśmy mówili coraz to nowymi językami, zrozumiałymi dla każdego. Abyśmy byli tacy, jacy jesteśmy. Jedną dużą mozaiką składającą się z kilku tysięcy elementów, gdzie niektóre są twarde, chropowate, potłuczone, inne delikatne, gładkie, szlachetne. Ale abyśmy tworzyli wspólny obraz, oblicze Jezusa Chrystusa, którego głosimy wszystkim, wszędzie i tak jak potrafimy. Abyśmy za 10 lat ciągle byli blisko ludzi, blisko normalnych, zwykłych ludzi. By Słowo Boże, które fascynuje nas dzisiaj, nie przestało ani nas fascynować za 10 lat, ani ludzi, do których będziemy posłani, żeby było żywe i prawdziwe. Chciałbym, abyśmy za 10 lat tworzyli wspólnotę braci, żeby każdy z braci miał do mnie prawo. Za 10 lat chciałbym, żebyśmy nie stracili takiego napięcia, co mamy robić, jak robić i gdzie robić. I żebyśmy dalej się nad tym zastanawiali, się o to kłócili, będąc razem i żyjąc we wspólnocie. Chciałbym, żebyśmy byli niesamowicie wolni i niesamowicie normalni, tak jak Święty Dominik. Chciałbym, abyśmy za 10 lat zdołali utrzymać ten złoty środek w życiu zakonnym pomiędzy życiem zbyt konserwatywnym, a z drugiej strony zbyt liberalnym, żeby się udało utrzymać ten złoty środek. No, a przede wszystkim chciałbym, żebyśmy za 10 lat byli coraz bardziej świętym zakonem. Żebyśmy za 10 lat byli wierni Chrystusowi i sobie nawzajem. Wtedy założymy klasztor na Alasce albo na Kamczatce i będziemy z niego latać samolotami do parafian i głosić im wszystkim.